Witam Was bardzo serdecznie na trzeciej części mojego wideoblogu. W dzisiejszym odcinku chciałbym Wam udzielić kilku praktycznych rad, jak zachowywać się na Waszym pierwszym treningu na pitbajkach, czy też na supermoto, czy na normalnym motocyklu na torze. Mówimy tutaj, słuchajcie, o sesjach treningowych. Nie mówimy tu o jakimś poważniejszym ściganiu się, tylko amatorska po prostu jazda. Po torze. Co zabrać na taki pierwszy wypad na tor, to już powinniście wiedzieć. A jeśli nie wiecie jeszcze, to zapraszam Was na pierwszy odcinek mojego blogu. Tam mówię właśnie, co pasuje zabrać ze sobą na ten pierwszy wyjazd. No to lecimy. Dobra. Podjęliśmy decyzję, że jedziemy na trening na pitbajki, na tor kartingowy. Co poza tymi rzeczami, które już wymieniłem w pierwszym odcinku, zabrać ze sobą? E, oczywiście pasuje zabrać jeszcze, słuchajcie, coś do picia, dlatego że trening na pitbajku, jak i w ogóle jakikolwiek trening na motocyklu jest bardzo wycieńczający. Co pokażę Wam w następnym odcinku, gdzie zaprezentuję Wam wykres analizy całego, właśnie takiego treningu? Czyli zabieramy coś do picia, najlepiej jakiś izotonik, i lepiej zabrać w większej ilości niż w mniejszej, żeby nam go nie brakło. Jak jesteśmy już na to, że musimy pamiętać słuchajcie, o rozgrzewce. Rozgrzewka jest bardzo ważna. Przede wszystkim przede wszystkim rozgrzewamy nadgarstki, rozgrzewamy stawy łokciowe barki rozgrzewamy, tak, żeby nie mieć żadnych kontuzji. Dodatkowa rzecz, bardzo ważna to jest rozciąganie dolnych partii ciała, czyli nóg, czyli wszelkiego, wszelkiego rodzaju. Jakieś wykroki, rozciągania statyczne, dynamiczne, tak żeby po prostu w razie jakiejś gleby nie naderwać sobie jakiegoś mięśnia, nie zerwać jakiegoś pszczepu i tak Kolejna rzecz to są pachwiny. No wiadomo, jeśli chcemy jeździć techniką i schodzić na kolano, no to musimy te pachwiny troszeczkę rozgrzać, żeby nie były jak drewno. Okay. Czyli pamiętamy o rozgrzewce, to jest bardzo ważna rzecz, nie tylko na treningach na pitbajkach, ale rozgrzewka powinna być przed każdym wejściem na motocykl, tak żeby po prostu się troszeczkę rozgrzać i przyzwyczaić organizm do tego, że jesteśmy w ubraniu motocyklowym, w kombinezonie. No i tak oczywiście rozgrzewka, robimy ją, słuchajcie, w tych ciuchach, w których będziemy jeździć po to, żeby one się nam ułożyły, żeby się dopasowały troszeczkę do ciała. Wiadomo, że jeśli jeździmy w zimie, to ten sprzęt e, musi e, też nabrać temperatury, żeby troszeczkę zmięknąć e, i żeby się do właśnie ułożyć odpowiednio. Wszystkie ochra ochraniacze i tak dalej, to musi być, mieć odpowiednią temperaturę. Kolejna bardzo ważna rzecz. Jeśli jedziemy na nasz pierwszy, drugi czy trzeci wyjazd na pitbajku, musimy pamiętać o tym, żeby wrzucić na luz. To ma być dla nas przyjemność, a nie jakiś dodatkowy stres. Rozumiem, że jest ciężko czasami, bo przychodzicie, na przykład na taki tor, jest dużo osób, których nie znacie. Widzicie, jak jeżdżą. I na przykład laik, którym nie wiem, będzie im zawalał drogę, cały czas ich tamował, i tak dalej, będzie przeszkadzał tym osobom, które są szybsze i które więcej godzin wyjeździły po prostu. Dlatego słuchajcie, wrzućcie na luz, wszystko na spokojnie robimy, analizujemy to, co się dzieje na torze i nie denerwujemy się. Ok? To jest bardzo ważna sprawa to ma być dla Was przyjemność, a nie dodatkowy stres. Żeby ta Wasza jazda po torze, słuchajcie, miała sens i żebyście mogli czerpać z tego przyjemność, bardzo ważne jest pamiętanie o kilku zasadach, które na, z reguły na wszystkich torach są stosowane. Pierwsza rzecz to są flagi, i znajomość tych flagi jest dość istotna żeby jeździć właśnie bezpiecznie i żeby innym też nie stwarzać zagrożenia. Pierwsza flaga, flaga zielona, stosowana, słuchajcie, na dużych, na małych torach, jeśli jest wywieszona zielona flaga, wszystko jest ok. Tor jest czysty, tor jest otwarty, możemy jechać swoim tempem, i tak dalej. Nie ma żadnego zagrożenia. Lecimy tak? Na 100% naszych możliwości. Kolejna flaga, kolor. Czerwony. Kolor czerwony to znaczy, że kwalifikacje, trening zostaje przerwany, gdyż na torze miał, miało miejsce jakieś zdarzenie, które powoduje to, że tor musi zostać zamknięty na chwilę. Nie wiem, może ktoś się wywalił, rozlał olej czy też paliwo na nitkę toru. Dlatego jeśli jest czerwona flaga, dokończamy kółko i zjeżdżamy, zjeżdżamy do depo, zbież, zjeżdżamy do e, Pitline. E, nie zatrzymujemy się, słuchajcie, nigdy na nicce toru. Nigdy. Nawet jeśli coś się stało naszemu znajomemu i tak dalej, po prostu nie stwarzamy dodatkowego zagrożenia, tylko jeśli jest czerwona flaga, zwalniamy, zachowujemy szczególną ostrożność e, i zjeżdżamy do depo. Następny bardzo ważny kolor to jest flaga niebieska, na którą uczulam, zwłaszcza wszystkie osoby, które po raz pierwszy jadą na trening na pitbike. Dlatego, że flaga niebieska oznacza, że mm, powinieneś ustąpić e, osobie zawodnikowi, który jest szybszy od Ciebie i jedzie za Tobą. I teraz tak, bardzo dużo osób y, zwraca uwagę na tą flagę. Ale zachowuje się bardzo nerwowo. Y, nie zachowujemy się nerwowo, jeśli taka flaga zostanie pokazana. Po prostu jedziecie swoje, ale zróbcie trochę miejsca, tak, żeby ten zawodnik, który znajduje się za wami, mógł was spokojnie wyprzedzić. Uwierzcie mi, on nie potrzebuje dużo miejsca. Nie musicie od razu hamować, prostować motocykla i zjeżdżać gdzieś na pobocze. Y, wystarczy, że zrobicie mu troszkę więcej miejsca, na przykład, nie wiem, pojedziecie w zakręcie trochę bardziej po zewnętrznej i on już sobie da radę. Czy to w pierwszym, czy w drugim zakręcie, on was wyprzedzi. Także nie, mu nie musicie się wybijać z rytmu, jedziecie dalej swoje, swoją linią, tak żeby po prostu nie zaskakiwać tej osoby, która jedzie za wami. Najgorsze, co możecie zrobić, to na przykład, nie wiem, nagle zahamować albo zrobić jakiś nieprzewidywany ruch i wtedy mamy yy, kolizję, gotowa. Kolejna flaga bardzo ważna i często pojawiająca się na treningach pitbike to jest flaga żółta. Jeśli ktoś będzie machał z obsługi technicznej flagą żółtą, to znaczy, że na to, że miało miejsce jakieś zdarzenie i trzeba zachować szczególną ostrożność. Nie wiem, bo może na przykład jakiś pit bike, czy motocykl leżeć na nitce toru i można wjechać w niego. Czy też coś jest rozlane, obsługa techniczna musi tam posprzątać, ale nie jest to na tyle duża sprawa, że cały tor zostaje zamknięty i jest czerwona flaga. Także jeżeli jest żółta flaga, zwalniamy, zachowujemy szczególną ostrożność i nie wyprzedzamy innych zawodników. Okay? To jest bardzo ważna rzecz. I oczywiście, wszystkim znana z wyścigów flaga e, biało-czarna, e, czyli tak zwana szachownica. Ona informuje o tym, że e, wyścig e, czy też trening dobiegł końca, więc jeśli taką flagę e, zobaczymy. Dokańczamy okrążenie, już nie jedziemy, słuchajcie, na 100%, czy tam 200% możliwości, tak, żeby po prostu y, nie zakończyć tej jazdy gdzieś na bandzie, gdzieś na oponach. Po to, bo y, nie wiem, osoby, które są w drugiej grupie, w trzeciej grupie też chcą wjechać i też chcą skorzystać y, z toru. Y, nie jedziemy też, słuchajcie, w ferworze walki kolejnego okrążenia, no bo wiadomo, zabieramy czas innym. Także to jest bardzo ważne, żeby. Patrzeć, co się dzieje w koło toru i na to, jakie flagi są rzeczywiście e, pokazywane. OK, e, teraz tak, e, jak już znamy mniej więcej podstawy, czyli jak się zachować na tym torze, i chcielibyśmy jechać, nie wiem, szybciej, chcielibyśmy, nie wiem, zejść na kolano, poprawić naszą technikę, e, to na dzień dzisiejszy mogę Wam udzielić dwóch rad. Pierwsza rada jest taka, żeby Jechać za osobą, która jest od Was troszkę szybsza. Czyli ma tą technikę lepszą, gdyż przejeżdża po nitce toru zdecydowanie szybciej. E, oczywiście nie wybierajcie sobie tutaj jakiejś osoby, która jest, nie wiem, mega szybka, jest ekspertem, e, dlatego że po dwóch, trzech e, zakrętach ta osoba Wam odjedzie, e, a Wy prawdopodobnie skończycie albo robiąc usisk przedniego koła, albo tylnego, albo coś jeszcze e, głupszego. Także dobieramy sobie osoby, które jeżdżą szybciej, ale tak, żebyśmy mogli, słuchajcie, swoimi umiejętnościami ich dogonić. Kolejną rzeczą, która pomoże Wam doskonalić Waszą technikę, jest nagranie całego Waszego przejazdu. Obejrzenie. Najlepiej nagrać, obejrzeć ten przejazd jeszcze jak jesteśmy na torze zobaczyć, jakie błędy robimy, siąść sobie z kimś, kto ma większe doświadczenie od Was, tak, żeby Wam powiedział, co źle robicie, czy, nie wiem, czy źle głowę wychylacie gdzieś na bok, czy, nie wiem, łokieć macie za nisko, czy jesteście źle ustawieni na motocyklu, tak, żeby, słuchajcie, w drugim wyjeździe, w trzecim, czwartym, postarać się poprawić te błędy i również fajnie by było, jakby Was ktoś nagrał. Taka wideoanaliza, słuchajcie, jest Najlepszym, co może być. Dlatego, że ktoś obok może Wam mówić. Słuchaj, a kolano byś wystawił trochę szerzej, trochę niżej i już byś dotknął tego asfaltu. A to by się wydaje, że już się nie da bardziej, bo ten asfalt jest tak nisko, tak, tak daleko, że po prostu nie wiem, albo masz za krótkie nogi i nie możesz dotknąć asfaltu kolanem, albo nie wiem, masz wrażenie, że za chwilę się wywrócisz. Dlatego, jeśli zobaczysz, w jaki sposób jeździsz swoją technikę siebie samego na motocyklu, łatwiej Ci będzie przełożyć to, co inni mówią, na swój własny język i wprowadzić korekt. Przede wszystkim, to co mówiłem na samym początku: zachowaj pełen spokój i luz. Dlatego, że jak się spinasz to zaczynają się robić błędy i raz, że jesteś niebezpieczny dla samego siebie, ale jesteś niebezpieczny też dla innych. Mam nadzieję, że te kilka prostych zasad, prostych uwag, porad pomogą Ci fajnie i bezpiecznie spędzić czas na treningu, czy to kartingowym, czy to pitbajkowym, czy to supermoto, czy nawet na speed day'u na Poznaniu, czy na Silesii. Zasady wszędzie są takie same. A, zapomniałem o jeszcze jednym. Jeśli zjeżdżamy z trasy do depo czy też do pitline, podnosimy albo lewą rękę, albo wyciągamy nogę i zjeżdżamy i zjeżdżamy lekko do zewnętrznej krawędzi toru. Nigdy nie hamujemy gwałtownie, nigdy na to, że nie robimy gwałtownych ruchów. To jest bardzo ważne. Staramy się wszystko robić płynnie, tak żeby nie być zagrożeniem dla innych i tym samym dla siebie. Ok, na dzisiaj tyle. Jeśli te informacje podobały Ci się, oczywiście zapraszam do lajkowania i do komentowania. Może macie jakieś inne uwagi, o których zapomniałem. Jeśli tak, piszcie w komentarzach, podrzucę je w następnym filmiku. I oczywiście nie zapomnijcie o zasubskrybowaniu tego kanału, jeśli uważacie, że. Warto i że te informacje, które Wam przekazuję, są godne uwagi. Dzięki wielkie.